Cześć, z tej strony Udiekajni, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale. Będzie to już mecz z fazy playoffów. Jest to 1/4 finału i zagra tutaj dla nas Jellyfish z Soarve. Mapa jest Bordello Landing. To jest mapa Turina generalnie. Turin ma fajnego moda z mapkami. Tutaj Iron się zdecydował z tego moda skorzystać. Myślę, że bardzo słusznie, bo te mapy CA są, jest ich niewiele i no i szybko się robią powtarzalne. A Turin zrobił fajnego moda, łatwo dostępnego, który tą pulę map znacznie poszerza. No i tutaj mamy starcie z Kavenów Jellego z Wojownikami Chaosu Soarve. Tutaj zobaczmy sobie już. No dobra, zacznijmy może od właśnie tej Armii Chaosu. I mamy Sigvalda, OP bohatera, bardzo dobrze. Mamy tutaj Czarodzieja Chaosu z czaszką, tylko i wyłącznie. Mamy tutaj dużo mięsa armatniego w postaci. 5 oddziałów Marauderów. Mamy tutaj Wojowników Chaosu razy 3. Bardzo mi się nie podoba ten wybór. Za chwilę powiem, czemu mi się nie podoba. Mamy tutaj oddział Maroderów z wielką bronią oraz dwa oddziały Chaos Spawnów. I mamy już przyzwane trolle Chaosu. Też mi się bardzo to nie podoba. Co natomiast mamy w armii Jelly'ego? Mamy tutaj Ikita. Ten Ikit, jakież tu ma czary dla nas? Cóż on, z czym on jest tutaj wyposażony? Mam tutaj Piorun. Mam tutaj czar unieruchamiający jednostki latające i jeszcze czar zadający damage, duży damage. I jeszcze ma swój item, który no, też zadaje obrażenia, ale to nie są jakieś takie potężne obrażenia, nazwijmy to, nie jest jakiś super wielki damage. Mamy tutaj dużo, oczywiście, mięsa armatniego w postaci klan ratów w liczbie raz, dwóch, trzech oddziałów z mieczami, trzech oddziałów z włóczniami, czyli łącznie sześć oddziałów klan ratów, dwa oddziały Ratogrów, drugi został przyzwany w tej chwili. Mamy tutaj również procarzy w liczbie aż czterech oddziałów procarzy. Mamy tutaj Jezaile rorowe, które są niewidoczne póki co. A, nawet trzy oddziały Ratogrów, dobra. To już dwa były w armii startowej. I jeszcze mamy moździerze rorowe. Czemu mi się nie podobają Wojownicy Chaosu, o których wcześniej powiedziałem? Ponieważ oni są mega wolni. No, co to jest w ogóle za wybór? Tego nie rozumiem. Skaven mają milion narzędzi, żeby zamordować tych Wojowników Chaosu. W postaci choćby tych właśnie moździerzy, w postaci granatów, których na razie jeszcze szczęśliwie nie ma dla Wereszy, dla Soarwy, na polu bitwy. Także no, bardzo mi się nie podobają ci Wojownicy Chaosu, oni są wolni, tak jak mówiłem, i po prostu zginą marnie od wielu jednostek strzelających z kaweńskich. Trolle Chaosu również mi się nie podobają. Czemu mi się nie podobają? Bo mają niskie morale. Czyli szybko z pola walki uciekną. Bezużyteczna jednostka nic nie zrobi prawdopodobnie. Dużo lepszym wyborem są Chaos Spawny, które są niezłomne. Powinny być tutaj 4 razy Chaos Spawny. Więcej maruderów, jakaś konnica. Nie ma tu zero mobilności z tej armii. Zero. Nie ma tu żadnych psów. Żadnych konnych maruderów z oszczepami chociażby. Nic. No po prostu nic. Bardzo bezpieczna jest ta armia tutaj skaweńska. Nie ma tutaj żadnego zagrożenia dla flanek, dla tyłów. Także na razie myślę, że w bardzo czarnych barwach się ta bitwa dla chaosu rysuje. Co mi się natomiast nie podoba w grze tutaj Jelly'ego, no taka pasywność. Czemu stoimy tutaj? Podejdźmy tymi Jezailami do przodu, no mamy zasięg. Przeciwnik nic nie robi, no to strzelajmy go. No po co? No tutaj mamy 275 zasięgu, czyli już prawie ten zasięg mamy. No to podejdźmy kawałek bliżej, no zacznijmy strzelać, nie wiem, cokolwiek. Zacznijmy strzelać w Wojowników Chaosu, albo w trolle, czy w Chaos Spawny, no w cokolwiek, tak jak mówię, tak? Nie ma co stać i czekać, i się zastanawiać nie wiadomo nad czym, tak? No jeszcze Triple Cap jest. A nie, dobra, nie Triple Cap, Double Cap jest z Kavenów, no. Ale i tak, no, coś Chaos musi zacząć robić, no coś musi jakieś tutaj środki przedsięwziąć. O Boże, kolejny oddział troli, tragedia. Te trolle nic nie zrobią, mówię wam. Jeżeli te trolle się spłacą, to będzie cud. A ustawiam, że one zrobią 400 value max na oddziale. Max. Może nawet mniej. Dobra, no w każdym razie troszkę przewidzimy, bo tutaj na razie się nic nie dzieje absolutnie. W końcu podeszły te moździerze, no mogą już dawno temu zacząć strzelać. Mamy tutaj triady Eshin również wezwane jako posiłki i w końcu moją ulubioną jednostkę, czyli granaty. Granaty to jest jednostka cudowna, przepiękna, ona jest mega dobra, mega, mega dobra. Nie wiem czemu to jest tylko jeden oddział. Znaczy też za dużo tych oddziałów nie ma co brać, no bo musimy to jakoś obronić, ale takie 2-3 oddziały tych granatów myślę, żeby były bardzo wskazane i robiłyby piękny damage na tej piechocie chaosu. Granat to jest jednostka niepozorna, ona jest dość tania, ale robi dziki damage. Po prostu jedna salwa z tych granatów zabiera pół HP na piechocie. No może nie pół HP, ale takie dobre 30-40%. Jest to jednostka absolutnie fenomenalna.
Mamy tutaj również wezwane Plague Monkey i kolejne Plague Monkey, nie, to są nawet Defrenerzy, czyli troszkę też takiej bardziej elitarnej piechoty ze strony Skavenów się pojawiło na polu walki. Natomiast nie rozumiem, czemu tu nie ma psów żadnych. No nawet jednego oddziału psów nie ma w Armii Chaosu. No nie rozumiem kompletnie tego, kompletnie. I też nie rozumiem pasywności Skavenów. No tutaj mamy dużo takich jednostek fajnych. Nightrunnerzy spokojnie mogą harasować. Zobaczcie, o tym właśnie mówiłem, tak? Te trolle nawet nie dobiegły jeszcze i mają już pół HP i uciekają. No to jest tragedia. Totalna tragedia. Te trolle są turbo bezużyteczne. Jeszcze Jelly sobie więcej, bardziej zaszkodził niż te trolle mu zaszkodziły, bo zatruł swoje z klanraty. Przypadkiem. No czaszka weszła, zrobiła spoko damage, ale zrobiła damage na klanratach. Klanraty są nic nie warte. Jeszcze Jelly pechowo, znaczy pechowo, no źle wbiegł po prostu w tą czaszkę. Z pół HP stracił na triada Heshin. Także pomógł tutaj nabić value przeciwnikowi. No duży, duży błąd. Moździerz tutaj pięknie. I dopiero właśnie Forsakeni są dużo, dużo lepszym wyborem niż Wojownicy Chaosu. Forsakeni są szybcy. Mają bardzo duży damage i odporność na psychologię. Czyli oni są naprawdę w stanie zrobić szybko i duży damage. Natomiast są dobrze snajpieni przez te moździerze. Bardzo dobrze tutaj Jelly wypatrzył dla nich cel. Znaczy wypatrzył dobrze, że oni się pojawili i zaczął ich szybko snajpować. Natomiast źle, że tutaj nie masz żadnej blokady. Te moździerze są, zostały zaatakowane przez Sigvalda i tutaj żadnej nie było osłony. Te klanraty będą dobrze trzymały tych wojowników chaosu. Prędko ci wojownicy się nie przebiją przez klanraty z włóczniami. Widzimy, no wojownicy chaosu to nie jest jednostka, która jakoś szybko zabija. Kolejny oddział troli chaosu, kolejny oddział, który jest zerowany i umiera. Bardzo słabo, no beznadziejne są te trole, beznadziejne. Nie wiem czemu Soarve się zdecydował je zwerbować. Mamy tutaj w końcu wjazd Hellstriderów. Tutaj nawet kolejne Hellstridery się pojawiło. O właśnie, no tutaj są takie jednostki w armii tego chaosu i zamiast tego bierzemy trolle w pancerzach? No nie rozumiem kompletnie. Natomiast zostały wyzerowane te ci Hellstriderzy przez Nightrunnerów i przez Wolfraty, co ciekawe. Jeszcze chyba granaty zdaje zrobiły mega robotę również. No, ci Hellstriderzy szybko, szybko zostali skasowani. Trochę nieskoordynowany był ten atak konnicy. Co się tutaj dzieje w centrum? Tutaj w centrum chaos utknął totalnie w tych szeregach Skavenów. Tutaj piękny czar za chwilę wejdzie, ten blob chaosu. To jest ten item Ikita. Tutaj spawny wybiły jakieś klanraty, no ale one potrzebne są bardziej na tyłach. One powinny się przebijać na pałę nawet przez te szeregi Skavenów. Plague Monkey sobie dobrze powinny poradzić z wojownikami chaosu. To jest jednostka, która ma bonus przeciwko piechocie. I nie zgorsze statystyki do walki. Maruderzy, no... Troszkę ogólnie to natarcie chaosu jest takie nieskoordynowane, chaotyczne. Zobaczcie, jak to wygląda różnica w value. 3000 więcej value mają już Skaveny. Te sobie pięknie siedzą Singersi, trzymają punkt, wybijają tych maruderów, dobre value robią. Singersi to jest fenomenalna jednostka. Bardzo dobra, bardzo tania. Niby robi mały damage w teorii, ale jest ich dużo w oddziale. I na słabo opancerzone cele ten damage się szybko odkłada. Ale Stridery są orane. Jeszcze ich zostało pół oddziału, ale to nie za dużo. Przechwycą je za chwilę te jednostki mobilne z Skavenów. Kolejna czaszka weszła, ale ta czaszka weszła na pocarzy i na klanraty. To nie jest jakaś mega dobry walius. A czy kulki mają dobry pancerz, więc nie tak łatwo je wcale spalić. Jadę jeszcze im tutaj dobrze sobie radzą, zabijają wojowników chaosu, wojownicy chaosu są totalnie bezużyteczni. Myślę, że się nie spłacą w tej bitwie. Maruderzy są wybijani przez klanraty, nawet z włóczniami, najzwyklejsze klanraty. Ratogry tu już się wbijają i tych maruderów za chwilę zmiotą z planszy. No, bardzo dobrze to wygląda dla Skavenów. Pełna kontrola, myślę, z ich strony. Tutaj co prawda... Ale zobaczcie, te ci Slingersi, oni tu będą stali i stali. Wcale nie tak łatwo to wypchnąć, nie jeszcze mają pełne morale w ogóle. Maruderzy już się bardziej chwieją niż ci Slingersi. Jeszcze tutaj dobiegają klanraty z mieczami. No i ci maruderzy za chwilę uciekną z pola walki i Slingersi się utrzymają na tej pozycji. Tutaj jest kolejny oddział Nightrunnerów. Tych Nightrunnerów można nawet wysłać do walki. Oni mają nie najgorsze statystyki do walki wręcz. Ale też oczywiście można ich cofnąć i zostać zwrot jakiś częściowy. Kolejny oddział Defrenerów, kolejna czaszka, ale czemu czaszki są tak marnowane? Nie, no ja nie rozumiem, co tutaj Soarve robi. No to ma Defrenerów, a robi czaszkę na procarzy. No bez sensu, kompletnie. Tutaj Sigvald, bardzo w ogóle to świetny ruch ze strony Jelly'ego. To jest ignorowanie Sigvalda. Sigvald jest OP bohaterem, nie da się go zabić. No to co robi Jelly? Ignoruje Sigvalda. Nie walczy z nim, nie stara się go jakoś zabić za wszelką cenę, po prostu go ignoruje. To jest zdecydowanie najlepszy możliwy ruch, na jaki można zdecydować, grając przeciwko temu lordowi.
Mordorzy z wielką bronią są mordowani przez Plague Monkey przy wsparciu Ratogrów. Tu kolejny oddział już dobiega. Ten oddział zostanie również, myślę, zaorany przez ten duet. Forsakeni mogą zostać rozjechani przez Ikita. Ikit, bardzo dobry lord, ma na tym swoim kółeczku, ciężko go zabić. Jest mobilny, ma bonus przeciwko piechocie, ma przebicie pancerza, no robi też spoko damage. I zobaczcie, teraz piękny będzie moment. Jedna salwa. I zobaczcie, zobaczcie co się dzieje. To jest dobre 30% HP. Na drogiej jednostce z dobrym pancerzem, z dobrymi statystykami. 30%, nawet więcej. Nawet więcej, pół HP stracili od tych kulek. No to jest jednostka po prostu fenomenalna. Ile ona już nabiła value? 900. Na pewno się spłaciła, szczerze mówiąc myślałem, że to value jest nawet większe. Bardzo dobrze tutaj też Jelly przejął ten punkt, rozdzielił swoje siły. Dobre tutaj dystrybucja armii, no i fatalnie to wygląda dla Chaosu. Mamy triple kappa dla Skavenów. Chaos został totalnie wyzerowany z pola walki. 7 jednostek tylko zostało, 25 jednostek Skavenów. No i to za chwilę, myślę, no właśnie, będzie GG. On tutaj Jelly nie dał za dużo szans. Swojemu przeciwnikowi bardzo dobrze sobie poradził. No, to był jedyny błąd tak naprawdę w buildzie. Znaczy błąd. Może błąd to jest złe słowo. Jednostki zostały źle wykorzystane. O, w ten sposób, tak? Na obozie bierzemy Jezaile, które stoją przez pół bitwy. Może nie pół, ale dobre 3 minuty one stały i nic nie robiły. No po co? W sensie tak samo te moździerze. One mogły zrobić większe value. Mieliśmy zasięg, mogliśmy podejść, nie wiem, 50 metrów do przodu i byśmy już mogli strzelać. A Jelly z tym stał i nie wiadomo na co czekał. Kompletnie bez sensu, trzeba było zmusić przeciwnika do podejścia i do ruchu. Defranerzy, ten oddział został na chwilę wezwany, więc nie można ocenić jego value. Ten oddział zrobił dość dobry value, prawie się spłacił. Ratlingi nic nie zrobiły prawie, ale one chyba za długo nie powalczyły. No kulki, świetny damage, triady też dobrze. Pieski. Rewelacyjnie. No tutaj ogólnie co tu dużo mówić. Te proce też się spłaciły w miarę. Co tutaj z armii chaosu? Sigvald się nie spłacił, bo był dobrze izolowany. Spawny. No wojownicy chaosu, tragedia. Już ci maruderzy zrobili lepsze value jak na swój koszt, tak? Bo ci wojownicy po prostu nic nie zrobili totalnie. Role nic nie zrobiły, beznadziejne wyniki. Kompletnie zmarnowane fundusze. Hellstriderzy, no ten oddział, te jednostki były dobrze wyłączane przez Jelly'ego, a ten oddział i tak zrobił dobre value. No te już dużo gorzej. Forsakeni byli też szybko wysnajpowani. No tutaj naprawdę ta armia chaosu powinna być dużo bardziej mobilna. Tutaj nic nie było prawie mobilnego, tak? No były trzy mobilne jednostki. Powinny być jakieś psy, jacyś moruderzy konni. Więcej tej konnicy, więcej Forsakenów, zero troli. Więcej Chaos Spawnów. Chaos Spawny to jest rewelacyjna jednostka, ona zabija ratogry i jest niezłomna, tak? Więc naprawdę te Chaos Spawny są bardzo, bardzo, bardzo dobrym wyborem. Także no, nie rozumiem czemu tutaj się na to Swarwę nie zdecydował. Moim zdaniem słaby build Chaosu, dobry build Skavenów, no i tutaj nie mogło być inaczej. Przejdźmy już do bitwy numer 2. Do bitwy numer 2 mamy kolejną mapę Turina, czyli Celestial Lake, tym razem Oj. Tym razem Jelly wybrał Tomb Kingi, a Soarve wybrał Ogry. I to jest... no, nie ma szans, tak? Już na starcie w zasadzie. Trochę zabijam oczywiście hype. Trochę spoiluję, ale Tomb Kingi to jest największa możliwa kontra na Ogry. Ogry tutaj za dużo do powiedzenia nie mają. Już widzę bardzo dobry build, też ze strony Jelly'ego. No i za chwilę oczywiście o tych buildach troszkę więcej powiem. Nie, to nie wróżę przyszłości rewelacyjnej tutaj dla Ogrów. Co ma... zacznijmy teraz już od Jelly'ego, no bo z jego strony nam się wczytują bitwy. Mamy tutaj uszapti rorowe z łukami. Drugi oddział zwykłych uszapti z łukami. Mamy tutaj węże rorowe, tych sepulchral stalkerów. Nie wiem jak się dokładnie nazywa ta jednostka na polski. Robią dziki damage. Strzelając, jeszcze mają bonus przeciwko dużym przeciwnikom i przebicie pancerza. Mamy tutaj również hordę szkieletów. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Pięć oddziałów szkieletów z włóczniami, trzy oddziały. Nie, dwa tylko oddziały szkieletów z mieczami. Oddział gwardii straży grobowców. Z halabardami oczywiście i Arkana, który jest chyba na swoim koniku. Czy na pieszo jest ten Arkan? Na koniku
z Bioną i ze Spirit Leechem oraz ze swoim itemkiem, który pozwala przyzywać szkielety. No to jest mamy w armii Soarwę, mamy tutaj hordę gnoblarów. Raz, dwa, trzy, cztery oddziały traperów. Mamy tutaj pięć też oddziałów tych zwykłych gnoblarów. Mamy tutaj armatki. Czy to są katapulty, czy armatki? Takie pseudo-armaty ogrów, one nie są zbyt dobre. Mamy tutaj także czarodzieja z czaszką, tylko z czaszką, znów ten sam wybór. Mamy tutaj zwykłe ogry, najtańsze, jeden oddział ogrów z maczugami, z przebiciem pancerza i bonusem przeciwko piechocie i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę armię ogrów. Bardzo dobrze są snajpione te uszapki rorowe. Natomiast nie wiem, czy to wystarczy do tego, żeby tutaj coś się udało ugrać przeciwko... Oj, 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 no... Znaczy, nie jest to jakiś dziki damage, ale w ogóle nie wiem, czy Soarwę nie złamał zasad tutaj, bo z tego co pamiętam, to... Iron, popraw mnie oczywiście, jeżeli się mylę, natomiast... z tego co pamiętam, to tutaj trzeba mieć lorda w armii startowej, a Soarwę nie ma lorda. Także jest to chyba naruszenie zasad turnieju. No ale tutaj, jeżeli żaden z graczy tego nie zgłaszał, no to oczywiście to nie ma większego znaczenia, bo oczywiście nie możemy tutaj zmusić graczy do zgłaszania ewentualnych naruszeń zasad, sami muszą tego pilnować. Mamy tutaj wezwany rorowy oddział konnicy, Sky Striderów tak zwanych, z bardzo dobra konnica, ogrów, przebicie pancerza, bonus przeciwko dużym przeciwnikom. Natomiast zobaczcie, w teorii te działa powinny kontrolować Ushabti, tak? Natomiast... Szapti zerują w ogóle te armaty. No, Ror to totalną miazgę robi. Teraz oberwał dość boleśnie, natomiast z tej armaty zrobił sieczkę. Do tej armaty już strzelają te uszatki z łukami. Są sępy przyzwane. I znów mamy pasywne takie podejście bardzo Soarwy. Bardzo pasywne. No, zajął jeden punkt i czeka. Jak nie bardzo wiem, na co czeka, skoro przegrywa walkę strzelecką. Trzeba tutaj podejść, zaatakować, coś wykombinować. No wydaje mi się, że nie ma co, no, nie ma na co czekać tutaj, tak? No warto by było podejść. O, i jeszcze to jest chyba nekrotekt, dokładnie. Nekrotekt, który wskrzesza tutaj, leczy nam tutaj te uszatki. Bardzo dobry też wybór ze strony Jellyfisha. Ten bohater się jakoś zwykle nie pojawiał przeważnie, natomiast tutaj robi robotę. Już Spirit Leech wchodzi na tutaj Maga Ogrów. Sępy siadły na armatce jednej, armatka druga jest snajpiona przez dwa oddziały Ushabti. No i tak właśnie to jest też problem tego matchupu, bo w teorii gnoblary są bardzo dobrą jednostką, natomiast gnoblary sobie kompletnie nie radzą ze szkieletami. Szkielety bez problemu pokonają takie gnoblary. To niezależnie od tego, czy to są gnoblary traperzy, czy to są gnoblary... czy to są gnoblary... zwykłe. Okej, teraz no ten elitarny oddział konnicy tu wjeżdża i super, no pokona te szkielety, ale szkielety to nie jest jednostka, która jest istotna z jakiegokolwiek punktu widzenia. Ojojoj, jeden oddział kolejny, rycerzy nekropolii z halabardami, tutaj są te węże rolowe. One mogą zrobić dziki damage na tej konnicy, naprawdę dziki damage. Tutaj fajnie Jelly zareagował w ostatniej chwili, ruszył swoją straż grobową. No i te... Węże z halabardami powinny sobie poradzić z tymi ogrami, zwłaszcza jeżeli Soarwę nie zrobi szarży, a szarży nie zrobił. Armaty są już totalnie wyłączone z gry. Była ulepszona czaszka w ogóle, jeszcze to tym bardziej szkoda, bo ona nie zrobiła za dużego damage'u. Tutaj jest taki irytujący oddział. Szkieletów z łukami na koniach. No i zapędziły się te ogry zdecydowanie, no, one nie powinny ścigać takiej konnicy. Nie dogonią jej nigdy, a tutaj jeszcze fajnie Jelly wezwał. Kolejne węże i ten oddział zostanie najpewniej wystrzelany i wymordowany. Te węże robią chory damage, one są naprawdę mega, mega dobre. Co się natomiast tutaj dzieje? No tutaj się dzieją czary Tomb Kingów, czary Arkana. Szkielety przyzywane, super przyzywane te szkielety, bardzo dobrze wykorzystany ten czar. Ten summon. Zatrzymał tutaj mega dużo oddziałów ogrów. Kilka z nich się przedarło dalej, mak jest zaorany. Te byki... Ten podstawowy oddział piechoty ogrów zostanie również wypchnięty, wymordowany. Utknęły totalnie tutaj te elitarne ogry w szkieletorach najgorszych. Także źle to wygląda, źle to wygląda. Powinny być moim zdaniem przeklikiwane dalej te ogry. Traperzy nic nie robią, oni tam jakiś śmieszny damage robią supportujący, nie jest za dużo warte. Kolejny oddział konnicy.
Również z przebiciem pancerza i bonusem przeciwko przeciwnikom. Szarża od tkulanki, bardzo mocna, bardzo skuteczna. I szarża na te węże, no ta szarża zaboli tutaj Jelly'ego. Natomiast trzeba pamiętać, że wciąż Tom Kingi mają kontrolę nad 2 punktami i czas działa na ich korzyść. Co się dzieje na innej stronie pola bitwy? Na innej stronie pola bitwy, no to i szkieletory stabilnie trzymają punkt. Udało się w końcu zabić te uszapki z łukami, ten rorowy oddział. Mamy tutaj przyzwany oddział jeźdźców na Hekary, który ratuje tutaj oddział Uszapti kolejny z łukami. No i tutaj ten oddział może być bezcenny w snajpieniu tych drogich oddziałów ogórów. Paliu nie, tutaj nie ma tak dużej różnicy jak w pierwszej grze. Dość wyrównanie, 1000 tylko różnicy, to nie jest dużo. Jeszcze trzeba pamiętać, że tutaj się leczyły Tom Kingi, więc też jest to troszkę bardziej wyrównane value niż może to pokazywać ten licznik. Natomiast tą walkę zdecydowanie tutaj wygrywają Tom Kingi. Tutaj naprawdę te terrorowe węże są mega dobre. One nie dość, że się dobrze biją w walce w zwarciu, to jeszcze mega dobrze strzelają. Gnomlary uciekają. Ten Roar robi dużo, ale on powoli jest wybijany w pień. Spirit Leech kolejny siada na ten Roar. Spadł już jeden model. Za chwilę spadnie potencjalnie kolejny. Przyzwany jest w końcu Lord tutaj ogrów. Bohater, ten Lord w ogóle to jest szybko, spróbujmy sprawdzić. Co on ma za czar? Ma w ogóle jakieś czary? Tak, ma leczenie, okej, tylko leczenie wziął. To jest Soarwę na tym Lordzie. Zebrał się też ten Lord, ten Max z domeną ognia. Stara się tutaj leczyć ten elitarny oddział, natomiast no nie wiem czy to. Oj, piękny samon szkieletów na tyły. Kolejny Spirit Leech siada, tym razem Spirit Leech siada już na tego maga, żeby go dobić i ostatecznie go zepchnąć z pola walki. Tutaj ogry bezskutecznie próbują przepchnąć szkieletory, ale bardzo dobrze uszapki się zebrały i zapewniają mocny, bardzo groźny ogień wspierający. Naprawdę bardzo źle będzie dla Soarwy, kiedy się pojawi tutaj z powrotem oddział rorowy. Nie zbiera co prawda na niego Jellyfish, ale trzeba uważać, bo jak on się pojawi, to naprawdę będzie ostre snajpienie pozostałych oddziałów ogrów. No dobre to leczenie, tutaj naprawdę sporo HP przywróciło tym jeźdźcom. Ogólnie ta jazda tutaj robi różnicę na tym punkcie, ale wciąż szkieletory go trzymają, wciąż tutaj Soarwę nie jest w stanie przejąć tego punktu, mimo naprawdę tego, że bardzo dużo rzuca tutaj punktów i jednostek na ten punkt, to wciąż nie jest w stanie uzyskać nad nim kontroli. Tutaj jeden oddział szkieletów trzyma dwa oddziały gnoblarów. No dwa oddziały szkieletów, okej, okay, ale wciąż. Te gnoblary jeszcze mają cechę expendable, czyli mają bardzo słabą moc przejmowania punktów. One w zasadzie prawie nic nie wynoszą do tego przejmowania punktów, więc tym bardziej są bezużyteczne. No nie wiem, czy ta czaszka bardziej nie zaszkodzi tutaj ogrom niż szkieletom. Tutaj nie było w razie żadnych szkieletów poza miejscami na Hekary. Kompletnie zmarnowane moim zdaniem zaklęcie. I wiatry magii. Już tutaj byłoby o wiele lepiej to rzucić. I potencjalnie by jakoś udało się ten punkt przejąć, natomiast ten mag oczywiście nie miał zasięgu na to, żeby rzucić tą czaszkę tak daleko, no ale można byłoby spróbować chociaż podejść, a nie marnować wiatry magii na coś, co nic nie dało. I kolejny oddział Straży Grobowej z halabardami. I ogólnie piechota tutaj tych Tomb Kingów jest mega problemem dla ogrów. Normalnie ogry są w stanie zrautować piechotę przeciwnika, jakoś ją przepchnąć, a w tym matchupie, no, szkielety nie uciekają, więc szkielety będą tutaj walczyły i stały do końca. I to jest też jeden z powodów, dla których tak ciężko ogrom się tutaj walczy na Tomb Kingi. Nie dość, że mamy uszapki z łukami, nie dość, że mamy tutaj też tą piechotę szkieletów, taką naprawdę wyporną i niezłomną. Nie dość, że mamy tutaj ten arkana bardzo dobrego lorda, z bardzo dobrą domeną magii. Jeszcze mamy tutaj te irytujące węże, dużo strzelania, dobrą artylerię. No, same tutaj ciężkie do przepchnięcia rzeczy. I Skystriderzy super sobie poradzili, 207 zabójstw. Dobra, pod koniec bitwy sprawdzimy, czy ich walił, ale naprawdę bardzo dobrze tutaj sobie poczynają. Oni, w zasadzie to jest jedyny powód, dla którego ta walka na tym punkcie jest wyrównana. Bez tego roru tutaj naprawdę by Tomb Kingi o wiele miały cięższe życie. No, udało się nawet Gnoblarom zabić jakieś szkielety, ale ten oddział szkieletów, jak miał tyle HP, to dalej ma tyle samo. Nic nie robią te gnoblary absolutnie tym szkieletom, dopiero teraz tutaj dobiegły ogry. Ich potencjalnie jakaś szansa jest na to, żeby
szkieletory przepchnąć, natomiast te kolejne hordy tych szkieletów, kolejny oddział straży grobowców z halabardami się pojawia. To źle to wygląda dla ogrów. Duża różnica w punktach. Value jest wyrównanie, ale co z tego, skoro Jelly tutaj trzyma punkty i nie zamierza ich oddawać? Szkielety z łukami nie robią dużego value, ale są irytujące, zapewniają jakiś tam support fire. Ciekawi mnie, gdzie tu jest Arkan, czyżby Arkan tutaj polekł? Chyba nie, nie sądzę. Arkan chyba... O, właśnie, Arkan jest tutaj przeklikany. Już wlatuje Spirit Leech na Iron Godsów, a Fate Biuna nawet, jeszcze się samą szkieletów, bardzo dobrze używa Arkana Jelly. Bardzo, bardzo dobrze. No i tutaj nagle w sytuacji, w której wydawałoby się, że ogry przejmą ten punkt, znów tutaj Tomb Kingi odzyskują pełną kontrolę. Pojawił się z powrotem Roar Węży. No i cóż, i tylko czekać mówię, aż ten Roar Szapti się pojawi. Bo to naprawdę będzie nieciekawa, myślę, sytuacja dla tutaj ogrów. I wciąż jest oddział Straży Grobowców z halabardami z dość dobrym HP, pół HP jeszcze zostało. Zwracam tym Mourn Fangi, robią tutaj różnicę, robią robotę, robią dobry damage. Szkoda, że się nie zatrzymał tutaj Jelly. Myślę, że mniej obrażeń by otrzymał niż z takiej szarży na te ogry. No te szkielety robią marny damage, one coś tam strzelają, ale bez rewelacji. Teraz zostaną raczej sprasowane przez te ogry. No ale zobaczcie, jak to wygląda, tak? Teraz sobie pozwolę podnieść kamerę do góry. Ogry mają tutaj tylko siły, aż Tomb Kingi mają tutaj masę jednostek. Tu jeszcze mają obecność swoją cały czas. I teraz spokojnie mogą przejąć punkt numer 3. Dwójka wciąż jest kontestowana. No i naprawdę jest nieciekawa sytuacja dla ogrów. Już za chwilkę będzie 1500 punkcików tutaj nabite na korzyść. Na korzyść trupów. Dobry damage dość robią te ogry z armatami tutaj. Ale one są raczej przeciwko większym celom, wydaje mi się. Przeciwko piechocie nie są aż tak skuteczne. Nawet tutaj od tyłu. Znaczy, ta salwa w sumie zrobiła spory damage, okej. Ale raczej bym chyba targetował te węże. Oj, tutaj te. Bardzo. Powinny szarżować na zdecydowanie na te węże, te ogry. Co prawda teraz nie mogą strzelać te węże? Nie, no, też strzelają dość dobrze. Są ostrzeliwane przez te armaty, ale te armaty nic im prawie nie robią. Te ogry z armatami dość kiepska jednostka, szczerze mówiąc. Kolejny oddział ciężkiej konnicy ogrów. Dość dobry build tutaj zrobił Soarve, biorąc pod uwagę okoliczności, sobie bardzo dobrze radzi, mimo tego, że to jest trudny matchup, to naprawdę ogry sobie radzą lepiej niż się spodziewałem, znacznie lepiej. Natomiast problemem cały czas pozostają te punkty. Bo o ile value cały czas, tak jak mówię, jest wyrównane, no to w punktach to już wygląda mocno nieciekawie. Sępy są jeszcze przyzwane, sępy tutaj odprowadzają elitarny oddział ogrów, który wbił nawet dwie beleczki już, więc naprawdę ta ciężka konnica ogrów tutaj zrobiła bardzo dobre value w tej bitwie. No i tutaj zobaczymy. No wydaje mi się, że nie starczy czasu ogrom, żeby odwrócić szale zwycięstwa. Już tylko 100 punktów potrzebują Tomb Kingi. Ten punkt mają w garści. Nie wydaje się, żeby ogry były w stanie go przejąć. Przynajmniej nie powinny go przejąć w najbliższej przyszłości. Trochę błąd, że Tomb Guardy z halabardami gonią tutaj te ogry z armatami. Myślę, że to nie jest najlepsza decyzja. To jest jednostka, która powinna raczej stać na jakimś punkcie. Wydaje mi się, że o wiele więcej by zrobiły te Tomb Guardy, gdyby wbiegły na ten punkt po prostu i stały tutaj. Natomiast takie uganianie się za jednostkami przeciwnika to nie jest ich najlepszy cel, najlepsze zadanie dla nich. Urnfangi zostały zrautowane. Węże tutaj wygrywają z ciężką piechotą ogrów. No i tutaj za chwilkę będziemy mieli 2 do 0 dla Jellyfisha. Jeszcze zobaczmy te finalne momenty, finalne tutaj próby ogrów, żeby coś ugrać w tej bitwie. No nie, no ale to jest już po prostu zbyt mało czasu, żeby coś ugrać. Tylko 50 punktów zostało do końca bitwy. Dzielnie tutaj Soarve walczył w tej drugiej bitwie. Pierwsza zdecydowanie mu nie wyszła, druga
bardzo bliska. Znaczy bliska, tak jeżeli chodzi o to, co się dzieje na polu bitwy. Punkty, wiadomo, trochę gorzej. Bo w zasadzie przez całą grę Jellyfish kontrolował dwa punkty, co Arwe kontrolował punkty przez bardzo krótki czas. No i to mamy odzwierciedlenie właśnie na tym wyniku. No i cóż, i ogry tutaj zostały odparte, rozbite. I nawet mimo tego, że w koniec końców udało się ogrom przejąć tutaj kontrolę nad dwoma tymi punktami, no to ten punkt będzie wystarczający do tego, żeby dowieść zwycięstwo do końca. I mamy tutaj GG. Bardzo ciekawy value. No Arkan to jest mega lord. Węże rorowe super. Uszapty z łukami również bardzo dobrze sobie poradziły. Nawet mimo tego, że ten ror był dobrze kontrolowany przez te armaty. I te armaty zrobiły więcej niż myślałem, szczerze mówiąc. Dobrze sobie poradziły. W odgadnianiu tych uszapti, przynajmniej w pierwszej fazie bitwy. Gdyby tych armat nie było, no to te ogry, te uszapti by miały używanie na innych jednostkach ogrów i naprawdę by mogły zrobić bardzo duży damage. Ta jednostka się nie spłaciła, nie poradziła sobie z tymi rorowymi jednostkami ogrów. Zwłaszcza z tym rorem. Ten ror, 2200 value, 1500, 2200, no te elitarna konnica ogrów świetnie sobie poradziła, dużo gorzej. Aż nie, no ten ogry z armatami też dobrze, lord fatalnie. Ogólnie ten lord wydaje mi się, tak jak mówię, powinien być armii początkowej. Więc też by tutaj nie mógł wcisnąć tylu jednostek Jelly. Przepraszam, Soarby. No tak naprawdę, no ogólnie dobre value jest na tej armii ogrów, ale cóż z tego, skoro nie były w stanie przejąć kontroli nad polem bitwy w wystarczająco szybkim tempie. Tompkingi zrobiły, co miały zrobić, ustały wystarczająco długo, no i na punkty po prostu udało się te ogry przetrzymać. Mimo to Soarby bardzo dobrze, myślę, zagrał w tej grze. Trudne warunki postawił. I gdyby to był... No, ten matchup po prostu jest trudny, tak? A nawet w tym trudnym matchupie naprawdę wyszło bardzo wyrównana gra. A tymczasem dzięki wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. To nie jest ostatni materiał z tego turnieju, na pewno się jeszcze pojawią gry z półfinałów, być może też z finału, z meczu o trzecie miejsce. Także wypatrujcie dalej kanału i trzymajcie się do mojego następnego materiału. Cześć!